Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzę do Was ze spiżarnią mojego królika i chomika. Od razu na wstępie chciałabym Was poprosić o łapki w górę, bo Was to nic nie kosztuje, dla mnie to jest naprawdę duża motywacja. Jeśli jesteście nowi, to będę bardzo, bardzo wdzięczna za subskrypcję. No i bez przedłużenia zaczynam już Wam pokazywać te wszystkie jedzonka. Tutaj już widzicie jakieś ziółka, tam jakieś pojedyncze dodatki, ale tam niektóre rzeczy są jeszcze pochowane i wszystko Wam tak z bliska pokażę. Bo wiem, że niektóre osoby, które mnie oglądają, interesują się właśnie królikami, gryzoniami, więc dla Was też się jakieś filmy tutaj znajdą. Na początku tutaj mam takie puste pudełko, bo kilka dni temu skończyła mi się jeżówka, która tutaj się znajdowała, więc myślę, że sobie też dzisiaj przesypiemy jakieś zamknięte ziółka tutaj. No a pierwszym takim ziółkiem jest lucerna z Tivo. My ostatnio bardzo lubimy firmę Tivo, bo ona ma produkty bardzo fajnej jakości, duże opakowania i jeszcze do tego w niskiej cenie, także po prostu bardzo fajnie. Następnie mamy babkę lancetowatą, również z Tivo. Tego ona wygląda. Ziele owsa z Allegii. Ja je podaję bardzo rzadko, bo mój królik je tak średnio lubi, no od czasu do czasu zje. Mamy z Herbal Petsa zioła uzupełniające dla królika. One są jeszcze zamknięte, ale już je niejednokrotnie mieliśmy. Tak się prezentuje ich skład. Mamy tutaj różne ziółka zmiksowane. Mamy tutaj tego 100 gramów. Dalej mamy zioła podstawowe, również z Herbal Petsa. I tutaj już jest ich 25 gramów więcej. A tak się prezentuje skład. I od razu sobie te ziółka uzupełniające przesypę do pudełka. Te ziółka naprawdę bardzo ładnie pachną. Jeszcze sobie tutaj przykleję naklejkę. Dalej mam buraczek, resztkę marchwi, kwiat hibiskusa i kwiat czarnej malwy, łuskane płatki grochu, tutaj takie mniej zdrowe gryzaczki, sieczkę z ciasteczek i kawałek gałązki jabłoni. Mam takie gryzaczki kminowe z Herbal Pets. Dalej mamy 50 gramów młodych pędów leszczyny z pietruszką. Są one firmy Hamsteak. Cięte gałązki jabłoni z Herbal Pets. Karma ziołowo-warzywna dla chomika z Herbal Pets. Tutaj mam jeszcze takie gryzaczki z Brita. I tak oni wyglądają. Cała paczka jabłuszek z Herbal Pets. Z firmy Gimbi mamy miks korzeń mniszka oraz pokrzywy w takich małych kawałeczkach. Ostatni kawałek bananka liofilizowanego, o którym w ogóle zapomniałam. Ostatni plasterek. Tutaj mamy takie resztki granulatu z Beafar i granulowanej lucerny z Hipcia. Tutaj mamy karmę dla chomika Versellaga. I my z niej nie korzystamy, to jest taka nasza awaryjna karma, po prostu szkoda mi było jej wyrzucać, jak kiedyś kupiłam. I w razie czego jakby chomik się zbuntował i nie chciał jeść tej z mikserami, albo by się nagle skończyła i jeszcze nie przyszła nam, no to wtedy w razie czego będziemy mieli tą karmę. No i tutaj jest właśnie ta mikserama chomika i tutaj nam zostało jeszcze pół opakowania, czyli około 250 gramów, bo tak to cała paczka ma pół kilograma. Tutaj Wam chciałam skład pokazać, żebyście sobie mogli przeczytać. Okej, on naprawdę jest bardzo długi, bo tutaj jest sporo takich fajnych dodatków różnych naturalnych. I tutaj mamy pół kilogramu granulatu z Versellagi Complete dla dorosłych króliczków. Ale ja sobie go tutaj przesypuję do takiego pojemnika z Ikei, bo po prostu łatwiej mi się o wiele z tego podaje, bo wystarczy, że sobie otworzę i już bezpośrednio mogę nałożyć do miski. I to też zajmuje mało miejsca, a tamten cały worek sobie kładę gdzieś do tyłu, do szafki. To już jest nasza cała spiżarnia. I taka ilość nam naprawdę wystarczy na spory kawał czasu. Na pranie mam jak i na jedzenie, jak i na wodę, dwie takie ceramiczne miseczki.
One pochodzą z Pepco. Ja je kiedyś kupiłam. To są ogólnie takie miski do wypiekania takich, takich mini ciast, takich babeczek w mikrofalówce lub w piekarniku. Ale ja właśnie jak je zobaczyłam, od razu je wzięłam z myślą o Franku. Nałożyłam już mu pół miseczki ziół uzupełniających. Kilkanaście kawałków granulatu z Versellagi Kuni Complete. Na wierzch kilka płatków grochu. I szczypta buraczka. I tak już wygląda jego gotowe śniadanie. Ja już się będę z Wami żegnała. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę wdzięczna za łapki w górę i za subskrypcję naszego kanału. Jeśli jesteście tutaj nowi, do zobaczenia.